Cześć, tutaj Justyna. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj świętuję swoje 30. urodziny. Zmiana kodu na 3 z przodu. Tak często to dzisiaj słyszałam, bardzo często. I drugie urodziny mojego fanpage'a na Facebooku. Więc to już są 2 lata, jak zaczęłam skrępować i założyłam swoją stronkę. Więc podwójna okazja. I dlatego postanowiłam zorganizować 2 candy, 2 rozdawajki. Jedna jest tutaj na kanale i do wygrania jest ta paczuszka właśnie. Natomiast druga jest zorganizowana na mojej stronie na Facebooku Robusiowe Pasje. Ja Wam podlinkuję to miejsce w opisie tego filmu. Jeżeli chcecie wziąć udział również tam, to zapraszam Was gorąco. Tam wygrywa również jedna osoba, natomiast są dwie nagrody. Jest paczka przydasiowa niespodzianka, czyli tam nie pokazuję paczuszki. Paczka będzie generalnie podobna do tej, nie będzie identyczna, będzie podobna. Lub będzie można wybrać sobie nagrodę, czyli jedna będzie paczka niespodzianka, natomiast drugą nagrodą jest album o wymiarach 21 na 16 cm. To są takie umowne wymiary, może być troszeczkę inny. Ja chciałam po prostu określić mniej więcej granice, tak? W środku 5 rozbudowanych kart. Albumik oczywiście stworzę na wybraną okazję w dowolnej kolorystyce. To wszystko, te szczegóły, wszystko będę później uzgadniała z osobą, która wygra. Jeżeli ta osoba wybierze oczywiście album, bo przypominam, że tam jest jedna nagroda do wygrania i tutaj jest druga. Tutaj na kanale do wygrania jest ta paczucha. A żeby wziąć udział w zabawie, należy być subskrybentem mojego kanału. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to gorąco Cię zachęcam do kliknięcia. A teraz pokażę Wam paczuszkę. A na koniec powiem, co należy jeszcze zrobić, aby wziąć udział w zabawie. Kartonik, jak widzieliście, jest z Odzysku, ale mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Ja zawsze zostawiam te kartony i używam ich ponownie. Po prostu wydaje mi się, że nie ma sensu ich wyrzucać. Tutaj zaczniemy od tej strony. Mamy takie wstążeczki wykończone taką złotą niteczką. Dużo rzeczy ogólnie mam też z Actiona, ponieważ ja sama bardzo często tam robię zakupy, bardzo dużo przydaści tam kupuję. Tutaj mam koroneczki, kwiatuchy. Te kwiatuchy, jak zobaczyłam, po prostu musiałam je mieć. Sobie również kupiłam takie zestawy. Mają takie przepiękne, delikatne kolory. To jest taki błękit, to jest taki delikatny róż. Wydają mi się idealne po prostu do projektów dziecięcych. Mam również tekturki z tekturkową. Tutaj jest taki shakerek, balonik. Tutaj mam taką rameczkę, dwa wianuszki. Pod spodem jeszcze są HDF-ki z tekturkową, ale to za chwilę Wam pokażę. Tutaj mam jeszcze taką koronkę. To jest taka delikatna beżowa koronka. Mam ten brokat, to jest brokat taki w pyłku do ciała ogólnie, ale mnóstwo osób, być może część z Was też go już zna, mnóstwo osób go używa w scrapbookingu. Ja sama po prostu, kiedy chcę, żeby praca mi się bardzo błyszczała lub kwiaty, żeby miały taki piękny, błyszczący efekt, wtedy sobie używam tego pudru, właśnie tego brokaciku. I jest naprawdę świetny. A nie dość, że naprawdę te prace przepięknie błyszczą, kiedy się go użyje, to jeszcze cudownie pachną. Więc jest naprawdę świetny i gorąco Wam go polecam. Nie mogła zabraknąć oczywiście mojego ukochanego kleju. Uwielbiam ten klej i zawsze o tym powtarzam, że używam taki glue z Actiona. Najlepiej mi się z nim pracuje. Dlatego postanowiłam, że również znajdzie się w tej paczce. Tutaj mamy taki zestawik brokatu. Bardzo mi się podoba w tym zestawie to, że tutaj mamy taką totalną drobnicę. Tu mamy troszeczkę większe, natomiast tutaj już takie wielkie, wielkie płaty.
Tu mamy ten bloczek, pokażę Wam później, bo to też jest ten z dużej kolekcji, więc odkładam go na razie na bok. Jak widzicie, jest coś słodkiego, czyli czekoladka Milka. Bezpiecznie wybrałam, jak widzicie, mleczną. Nie chciałam się bawić tam w jakieś orzechy, bo nie wszyscy lubią orzechy, lubią jakieś takie dziwne smaki. Mamy winietki z Goldbox. Winietki w rozmiarach 5,5 na 10 cm. Tam jeszcze pod spodem znajdują się inne bazy z Goldbox. Spójrzcie, kupiłam również dla Was tablicę do stemplowania. Mam ją również i jestem z niej bardzo zadowolona. Ja ogólnie nie mam jakiegoś tam dużego doświadczenia w stemplowaniu, ale bardzo często zdarzało mi się, kiedy sobie zestemplowałam, że gdzieś nie było dokładnie odstemplowane i później po prostu miałam problem, bo musiałam robić to od nowa. A tutaj to jest o tyle fajne, że nawet jeżeli nam się coś nie uda za pierwszym razem, to po prostu możemy sobie w tym samym miejscu zrobić i nic nam się nie przesuwa. Więc ja jestem z nim naprawdę zadowolona, ale ja nie mam porównania z innymi platformami. Ale postanowiłam Wam kupić też taką, bo wydaje mi się, że za te pieniądze, które są w ekranie, to opłaca się ją wziąć, tak? Kiedyś oglądałam za 20 chyba euro tablicę właśnie z Tima Holca, chciałam sobie kupić, ale wtedy jakoś zrezygnowałam. No i w sumie wydaje mi się, że dobrze, bo ta jest dla mnie wystarczająco. Wystarczająco fajnie mi się z nią pracuje. A kosztowała dużo, dużo mniej. Mam tablicę, dlatego postanowiłam kupić Wam również stempelki. To są najpiękniejsze stempelki, jakie spotkałam w Actionie. Ja po prostu, jak zobaczyłam te listki, to się w nich zakochałam. A jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają odbite. Mam tutaj różne wymieszane, ale już Wam znajdę i pokażę chociaż kilka. Kilka tych gałązeczek. Widzicie, naprawdę wyglądają świetnie. Świetnie. I już też robiłam z nimi jakieś prace. W zasadzie to nie pamiętam, czy już je publikowałam, czy nie. Ale naprawdę są piękne. Dlatego postanowiłam, że muszę również umieścić je w mojej paczuszce niespodziance. Stworzyłam też kwiatuchy. Kwiatuchy papierowe i kwiatuchy z Famiranu. W kartoniku będą jeszcze różyczki. Na pewno stworzę różyczki, tylko zabrakło mi troszeczkę czasu teraz. Tu mam takie kwiaty papierowe. Ostatnio oglądałam live'a, gdzie Natalka Królak na swojej grupie facebookowej Scrapbooking Transmisję Online czy Transmisję na żywo, coś takiego, robiła właśnie kwiaty papierowe i tak mi się spodobało to, że ona cienkopisem właśnie robiła takie kreseczki i robiła te kropeczki. Strasznie mi się to spodobało i też spróbowałam i naprawdę daje to mega efekt. Gdyby nie było tak naprawdę tych kreseczek i tych kropeczek, to te kwiatuszki nie byłyby takie ładne. A tutaj naprawdę mi się podobają. Natomiast te kwiatki z Famiranu mogliście już widzieć podobne na moim kanale. Ja nagrałam nawet tutorial, jak je kiedyś tam tworzyłam. Są w trzech rozmiarach. Tutaj małe są z samymi pręcikami, troszeczkę większe są z tymi złotymi środkami z perełką i tu największe są z pręcikami i z tymi perełkami w pudełeczko później można wykorzystać na kartkę DL-kę, więc tam jeszcze, tak jak mówiłam, stworzę dodatkowe jeszcze różyczki. Tutaj mam takie perełki srebrne, takie oliwkowe i złote.
Tu mam bloczek z Ekszona i ten bloczek tak mi się spodobał. Mi już ogólnie minęła faza nakupywania wszystkich papierów w Ekszonie, które tylko zobaczę, więc teraz kupuję tylko to, co mi się naprawdę spodoba i pokażę Wam, jak ten bloczek wygląda. Ma takie piękne, stonowane barwy. I takie właśnie, widzicie? Świetne takie wzorki. Tutaj te psiaki tak mi się podobają. Jak się nie mylę, to ten psiak chyba jest w kolekcji... nie wiem, jak się nazywa. W każdym razie z Lemon Craftu, w którejś z kolekcji się tam przewijał ten psiak. To takie piękne gałęzie. Tutaj ten zielony, nawet na tym zielonym można poodbijać sobie tamte listki, te stempelki, które Wam pokazywałam, i je powycinać i naprawdę będzie to fajnie wyglądać. I kolejne strony. Jak widzicie, naprawdę są przepiękne i takie ciepłe, delikatne, stonowane. Tutaj są już takie wypychanki. To są takie prostokąty do wypychania. Muszę delikatnie to robić, żeby tutaj nic nie wypadło. O, to już troszeczkę przesunę. O, a tutaj już mamy elementy. No, ten psiak na pewno był w tej kolekcji z Lemon Craftu. Może w ten sposób teraz. Nie wiem, czy się zmieszczę. Nie zmieszczę się. No, tu będziemy dalej boczkiem oglądać. Tak, no, szybciorka Wam tylko pokażę, jak ona się prezentuje. Ale słodkie królisie. Jest taki naprawdę gruby blok, spójrzcie. Bardzo dużo, o 30 kart. Ok. I tutaj mamy jeszcze dwie bazy HDF-ki stekturkowo. To jest taki trybik duży, 20 cm, a materek chyba ma 25. Z 5. Zmierzę. Mhm, 25 cm. A tutaj w najszerszym miejscu ma 27. Tutaj mam takie arkusze ze skrabostw. One są również dwustronne. Tutaj mam jeszcze bazy z Gold Box. To jest baza na Exploding Box okiennicy. Jest taka ekri i ma taką piękną fakturę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda taka baza na przykład po złożeniu, to zapraszam Was na fanpage'a Gold Box. Tam prowadziłam live'a właśnie z Exploding Boxem okiennicą. Tutaj mam pudełeczko z okienkiem, z serduszkiem. Mam do tego kwadratową bazę. Tutaj dwie bazy DL-ki. I tutaj mam już papiery. Mam dużą kolekcję Butterfly Middle. Mam również małą. I pokażę Wam, jak wygląda mała. Bo duża jest taka sama, niczym się nie różni. Mała kolekcja. No, po prostu duża jest... różni się tym, że jest większa i mam po dwa arkusze. Natomiast tu są po cztery arkusze z tego samego wzoru. Na układce mamy elementy. Tutaj są to piękne motyle. Taki arkusik. Tu są kwiaty bawełny, motylki.
świetne w tej kolekcji jest to, że po prostu tutaj są kwiaty, jest mnóstwo motyli i są owoce takie i takie piękne, soczyste kolory, więc idealna do takich projektów typowo teraz wiosennych. No piękne. Takie wiosenne, letnie projekty, świetne. Widzicie, tu mamy pigwę, a ten zieleń jest taka intensywna, piękna zieleń. I tutaj już te arkusiki się powtarzają. I z tyłu mamy również motyle. Tutaj napisy. I mam tutaj również dużą kolekcję First Love. Ja Wam szybciutko pokażę też, jak ta kolekcja wygląda, bo być może niektórzy z Was jej nie znają. Okładka. Z tyłu okładki są elementy do wycinania. I tutaj mamy po dwa arkusiki, takie same. Do góry kwiaty, na dole kwiaty, po środku piękna, delikatna koronka. A z tyłu mamy różne takie rodzaje pisma, jakby starych takich wycinków. Z gazet, z takich. Kolejne dwa arkusiki, jest to koronka. Ta koronka jest taka intensywniejsza, ciemniejsza od tej, którą widzieliśmy na poprzednim arkuszu. A z tej strony jest taka rameczka z kwiatów i w środku takie jakby płótno. I tutaj mamy taki wzór. Oczywiście w każdym arkuszu na dole są różne napisy. I z drugiej strony jest mój ulubiony arkusz z tej kolekcji. Ja tę kolekcję uwielbiam i już ją cięłam naprawdę mnóstwo razy. Mamy przepiękne, delikatne dechy w takich ciepłych odcieniach brązu, beżu. I mamy tutaj tę kompozycję. To jest zdecydowanie mój najpiękniejszy arkusz dla mnie. Kolejne dwa arkusiki. Jak widzicie, są to całe arkusze w kompozycje kwiatowe. Ja z tych arkuszy bardzo często wycinam, kiedy brakuje mi już elementów do wycinania. Bardzo często je wycinam stąd. I z tyłu mamy również te piękne, ciepłe dechy. Dwa kolejne arkusiki. Są to te cudowne rameczki. Te rameczki można wykorzystywać jako shaker boxy, czyli jako zwykłe rameczki na zdjęcia. Wystarczy po prostu tutaj wyciąć środek, dać folię, podkleić na dystans, wsunąć zdjęcie i świetnie to wygląda. Więc naprawdę są przepiękne te rameczki. A z tyłu mamy taki arkusik. I tutaj przepiękny, ciepły brąz. Uwielbiam ten kolor. Naprawdę w tej kolekcji jest boski. I z tyłu mamy te karty. Te karty są również świetne, bo wystarczy je wyciąć, przykleić na bazę, tutaj coś na środeczek dać i mamy tak naprawdę kartkę gotową. I to już jest koniec mojej paczuchy. W paczuszce znajdzie się jeszcze zrobiona przeze mnie karteczka, ale ta karteczka już zostanie niespodzianką dla osoby, która po prostu tą paczuchę wygra. Więc nie zobaczycie jej. Zobaczy to osoba tylko właśnie, która, do której ta paczucha poleci. Więc tak, żeby wziąć udział w zabawie, tak jak mówiłam, należy być subskrybentem mojego kanału, więc kochani, gorąco zachęcam do subskrypcji. I w komentarzu proszę napisz, odpowiedzcie na pytanie, za co kochacie scrapbooking? Takie pytanie. Możecie również dla osoby, które nie skrapują, tylko którym na przykład podobają się te prace, to proszę, żeby odpowiedziały na pytanie, jaki rodzaj prac najbardziej im się podoba. Czy są to albumy, exploding boxy, kartki, czy może jeszcze jakieś inne formy. A ja gorąco Was zachęcam również do udziału w zabawie na moim fanpage'u na Facebooku. Oczywiście odnośnik do fanpage'a znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem zabawa trwa od dzisiaj do końca miesiąca. A ja 2 maja ogłoszę zwycięzcę zarówno tutaj
do kogo poleci ta paczka. I na moim fanpage'u na Facebooku ogłoszę zwycięzcę, który wygra paczuchę właśnie na fanpage'u. Więc będzie dwóch zwycięzców. Gorąco Was zachęcam do udziału. I dziękuję, że oglądacie. Miłego wieczorku, a w zasadzie już nocy, bo jest strasznie późno. Dobrze, to do zobaczenia. Cześć, pa, pa.